Stary Testament. Prorok Mojżesz przeciwstawiający się potężnemu władcy Egiptu. I wielka bitwa. 10 plag spadających na Egipt. Pustoszy cały kraj. Czy to tylko legenda? A może opowieść biblijna mówi prawdę? Dziś usiłuje to sprawdzić zespół naukowców. Ich nowoczesne metody badawcze rzucają światło na niewytłumaczalne dotychczas tajemnice. Nauka dowodzi, że plagi egipskie rzeczywiście mogły mieć miejsce, tak jak podaje Biblia. Wiara może znaleźć potwierdzenie w faktach. Dziesięć plag egipskich. Pierwsze nieszczęścia. Opowieść o proroku Mojżeszu i 10 plagach jest jednym z filarów wiary chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Pojawia się w Księdze Wyjścia Starego Testamentu. Jej realia osadzone są w Egipcie faraonów, najpotężniejszym imperium starożytności. Lud Izraela cierpi w niewoli. Biblia mówi, że aby go oswobodzić, Bóg za pośrednictwem Mojżesza grozi zesłaniem na ziemię faraona 10 straszliwych kataklizmów, niosących chaos, zniszczenie i chorobę, która zabije prawie całe młode pokolenie Egipcjan. To jedna z najważniejszych i najbardziej zagadkowych opowieści Pisma Świętego. Dla jednych pozostaje porywającą historią człowieka, który staje do walki z najpotężniejszym władcą na świecie i wygrywa. Dla innych to niepokojąca wizja gniewnego, mściwego Boga, który zsyła śmierć i zniszczenie na niewinnych ludzi, nawet na bezbronne dzieci. Opowieść o plagach przetrwała w ludzkiej pamięci od stuleci, ponieważ jest bardzo barwna i skłania do zastanowienia, dlaczego Bóg nie zmiótł Egipcjan z powierzchni ziemi, nie wytracił ich wszystkich naraz, by Izraelici mogli odejść. Myślę, że ona mówi coś więcej o charakterze Boga, dlatego tak fascynuje. Księga Wyjścia zaczyna się od narodzin Mojżesza. Chłopiec przychodzi na świat w rodzinie jednego z tysięcy hebrajskich niewolników pracujących dla faraona, ale Bóg Hebrajczyków, Jahwe, ma wobec niego inne plany. Chce, by Mojżesz stanął na czele jego ludu i poprowadził go ku wolności. Jahwe przemawia do Mojżesza na pustyni, objawiając się w krzaku gorącym. Czyni za nim proroka i każe mu wyprowadzić współbraci z Egiptu na wschód, do ziemi obiecanej Izraela. Na to Mojżesz mówi: wybacz, Panie, ja nie jestem wymowny. Ociężały usta moje. Co ma oznaczać, że nie jest dobrym mówcą i obawia się, że ludzie nie będą go słuchać. Stara się znaleźć różne wymówki, by się z tego wykręcić. Ale Bóg zapewnia go: ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Ja rozwieję wszystkie twoje wątpliwości i sprawię, że dokonasz znaków, którymi będą plagi. Gdy Mojżesz wraca z pustyni, idzie do pałacu faraona, by przekazać władcy słowo Boże. Mówi mu, że Bóg Hebrajczyków, Jahwe, żąda, aby on ich uwolnił. Ale faraon wpada w gniew i odmawia. Dzięki ciężkiej pracy hebrajskich niewolników powstają budowle, które rozsławiają imię faraona na wieki. To Żydzi wznoszą świątynie, obeliski i ogromne piramidy ku chwale egipskich bogów. Utrata takiej siły roboczej jest nie do pomyślenia. Przekaz Mojżesza oznacza zagrożenie dla władzy faraona. Sprawujący władzę dynastyczną faraon jest najpotężniejszym człowiekiem w państwie. Istotą zarówno ludzką, jak i boską, łącznikiem między egipskim ludem i bogami.
Można powiedzieć, że historia zesłania plag to efekt wojny między bogami, ponieważ faraon uosabia cały panteon bogów egipskich. Atakując faraona, Jahwe atakuje ich wszystkich. Zatem zsyłając plagi, Jahwe chce pokazać, że jest potężniejszy niż Egipt, potężniejszy niż faraon i bogowie, których on reprezentuje. Władca rzuca Mojżeszowi i jego bratu wyzwanie, chcąc udowodnić, że to on jest silniejszy niż Jahwe. Aaron ciska na ziemię swoją laskę i zamienia ją w węża. Ale na faraonie nie robi to wrażenia, bo jego magowie również to potrafią. Faraon i Mojżesz obserwują z boku walkę węży. Wąż Mojżesza zwycięża. Mojżesz zamienia swoją laskę w węża i magowie też to robią, ale jego wąż połyka tamte. Ciekawe, że w tekście angielskim występuje tu to samo słowo, które jest użyte dalej dla określenia tego, co morze robi z armią faraona. Połyka je. Zatem jest to dosłowna zapowiedź jego klęski. Księga Wyjścia mówi nam, że chcąc rzucić faraona na kolana, Mojżesz nie ma innego wyjścia, jak tylko sprowadzić na Egipt kolejne nieszczęścia. Z Bożą pomocą zsyła 10 słynnych plag egipskich. Najpierw Nil, źródło życia Egiptu, zamienia się w rzekę krwi. Potem miliony żab wychodzą na brzeg i wdzierają się do pałacu faraona. Po pladze komarów następuje plaga much. Potem zaraza trzebi bydło i zwierzęta domowe. Ciała tysięcy ludzi pokrywają wrzody i pryszcze. Ale faraon pozostaje nieugięty. Mojżesz sprowadza zatem następne klęski. Na całą ziemię egipską spada wielki grad. Pola i ogrody pustoszy szarańcza. Ale na tym nie koniec. Cały kraj ogarnia ciemność. Ostatnia plaga to zaraza, która zabija wszystkich pierworodnych synów Egipcjan, nawet syna faraona. Złamany nieszczęściem władca ustępuje i pozwala Hebrajczykom odejść. Jak mówi Stary Testament, Mojżesz wyprowadza pieszo z Egiptu 600 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Eksodus jest symbolem narodzin ludu Izraela. Mojżesz wiedzie byłych niewolników do ziemi obiecanej. Swoją stolicę założą w Jeruzalem. To tu, po kilku wiekach, spisano opowieść o Mojżeszu i 10 plagach egipskich. Księga Wyjścia opowiada o kluczowych wydarzeniach w historii judaizmu. Autorzy Księgi Wyjścia świadomie starają się nadać jej walor historyczny. Prowadzą badania, oczywiście bez wykopalisk archeologicznych, ale pytają różnych ludzi i łączą informacje z dostępnych im źródeł ustnych oraz pisanych. Dzięki przekazowi ustnemu Izraelici zachowali pamięć o takich wydarzeniach jak plagi egipskie czy Eksodus aż do roku 600 czy 700 przed naszą erą, a to oznacza 6 lub 7 wieków tradycji ustnej. Jeśli mamy do czynienia z przekazem ustnym trwającym setki lat, trudno z niego wnioskować, jakie prawdziwe wydarzenia stały się jego kanwą. Tak jak podczas zabawy w głuchy telefon, wiadomość puszczona w obieg w pokoju, gdzie siedzi 10-20 osób, zawsze wraca zmieniona. Opowieść licząca setki, jeśli nie tysiące lat, powtarzana przez 500, też się zmieni. Choć opowieść o plagach egipskich przetrwała w ustnej tradycji przez wieki, Księga Wyjścia jest jej jedyną wersją pisemną. Historyczna weryfikacja opisanych wydarzeń jest niemożliwa. Z punktu widzenia literatury, wyjaśnienie przyczyn plag jest całkiem jasne i prowadzi do wyjścia Żydów z Egiptu.
Ale czy miało to jakiekolwiek oparcie w rzeczywistości? To zupełnie inna sprawa. Archeolodzy sprawdzili już mnóstwo informacji z minionych wieków w poszukiwaniu historycznych podstaw opowieści o plagach. Nie znaleźli jednak żadnych niezbitych dowodów na to, że Izraelici kiedykolwiek byli w Egipcie. Imię Mojżesza nie pojawia się w żadnym z tysięcy papirusów ani hieroglificznych inskrypcji. Jedyne wskazówki historyczne kryją się w samym tekście Biblii. Nieliczne szczegóły historyczne wspomniane w Księdze Wyjścia kłócą się z chronologią starożytnego Egiptu. Biblia hebrajska mówi, że Eksodus nastąpił 480 lat po rozpoczęciu budowy jerozolimskiej świątyni Salomona. Wiemy, że Salomon zaczął ją budować około 970 roku przed naszą erą. Jeśli do tej daty dodamy 480 lat, cofając się w czasie, znajdziemy się w roku 1450. To epoka 18 dynastii, czyli takich władców jak królowa Hatszepsut i Totmes III. To zupełnie inni faraonowie niż późniejsi, tacy jak Ramzes II, który wzniósł wielkie miasta Pitom i Pi-Ramzes. Wszystko zależy od tego, którą drogą pójdziemy. Czy będziemy kierowali się chronologią biblijną, czy też dowiedzionymi archeologicznie faktami historycznymi, odrzucając chronologię biblijną? Jedna przeczy drugiej. Nic się nie zgadza. Księga Wyjścia wymienia tylko dwa starożytne miasta egipskie. Pitom i Ramzes. Obecnie większość naukowców sądzi, że te dwie nazwy odnoszą się do tego samego miasta, Pi-Ramzes. Była to ogromna metropolia położona w samej delcie Nilu. Miasto zostało nazwane od imienia wielkiego faraona Ramzesa II. Dzięki usytuowaniu na brzegach Nilu przyciągało wielu kupców i podróżników. Jeden z ówczesnych turystów napisał: to wspaniałe miejsce. Okolica obfituje w dobre rzeczy. Jest tu cebula, sałata, granaty, oliwki, figi i słodkie wino. Wszyscy są szczęśliwi i nikt nie mówi: gdybym to ja miał. Zwykłym ludziom żyje się równie dobrze jak bogaczom. Przez wieki cała wiedza na temat Pi-Ramzes pochodziła ze starożytnych tekstów, ponieważ po tym wspaniałym mieście, które niegdyś było stolicą Egiptu, zaginął wszelki ślad. Jego zagadkowy upadek od dawna intrygował archeologów i historyków, aż pewnego dnia. Delta Nilu, rok 1996. Dr Edgar Pusch, archeolog z niemieckiego Muzeum Pelizzoisa, i jego zespół poszukują zaginionego miasta Pi-Ramzes. Przybyliśmy tu, by się przekonać, czy nasza teoria jest słuszna. Sądzimy, że tu znajdowało się kiedyś miasto Ramzesa. Byliśmy pewni, że mamy rację, ale nie mieliśmy dowodów. Nie znaleźliśmy napisu na bramie: witamy w mieście Ramzesa, bo jej nie ma. Naukowcy badają grunt za pomocą magnetometru cezowego, urządzenia wykonującego coś w rodzaju prześwietlenia konstrukcji, które dawno zniknęły pod ziemią. Wyniki analizy uzyskanych zdjęć są zdumiewające. Pusch znalazł całe miasto. Szerokie aleje, wąskie alejki, luksusowe wille, świątynie i pałace. Nareszcie zaginione miasto zostało zlokalizowane. To tutaj Biblia umieściła akcję opowieści o Mojżeszu. Te pola mogą kryć klucz do zagadki 10 plag egipskich, które od wieków spowija mgła tajemnicy.
starożytne miasto Pi-Ramzes, które zdaniem wielu znawców było miejscem tych kolejnych klęsk, zostało nazwane imieniem Ramzesa II. Żaden inny faraon nie zyskał takiej sławy i nie budził takiego strachu. To był jeden z najpotężniejszych władców. Rządził przez 67 lat i miał setkę dzieci. Był jednym z największych budowniczych Egiptu. A to była część wielkiego projektu budowlanego, który miał zapewnić mu sławę za życia i po śmierci. Faraon przeniósł do Pi-Ramzes stolicę państwa i uczynił je symbolem swojej potęgi. Dziś jednak to miejsce w niczym nie przypomina dawnej świetności miasta. Wschodnie ramię Nilu prawie zniknęło. W jego miejscu pojawiły się pola i wioski, zaledwie cień wspaniałej przeszłości. Znajdujemy się na północnej granicy Pi-Ramzes. To ostatnie pozostałości peluzjańskiej odnogi Nilu. Wyobraźcie sobie, że to była kiedyś główna arteria wodna i szlak handlowy o szerokości 200 metrów. Teraz to tylko wąski i dość głęboki rów. Nadal jest wykorzystywany do nawadniania pól. Nil, tak jak inne duże rzeki, ciągle zmienia swój bieg i drąży nowe koryta. Piaski nawiewane podczas pustynnych burz i muł nanoszony przez rzekę akumulują się, tworząc przeszkody dla nurtu, który kieruje się gdzie indziej. Chcąc dokładnie ustalić położenie zaginionego miasta Pi-Ramzes, archeolodzy musieli najpierw zlokalizować koryto wschodniego ramienia rzeki z okresu panowania Ramzesa II. Egiptolog Manfred Bitak specjalizuje się w wykrywaniu dawnych odnóg Nilu. Porównując mapy archeologiczne z konturowymi mapami topograficznymi, ustala, jak kiedyś wyglądała delta. Na tej podstawie odkrywa też gwałtowne zmiany, jakie zaszły w środowisku. Śledząc przebieg linii na obu mapach, można zauważyć zmianę ukształtowania terenu. Na podstawie rekonstrukcji wschodniej delty Nilu można było odtworzyć przebieg jego wschodniego ramienia. Więc obszar naszych poszukiwań Pi-Ramzes został zawężony do jednego miejsca, czyli Kantir. I mieli rację. W Kantir archeolodzy odkryli Pi-Ramzes, miasto, na które według Biblii spadło 10 plag. Wśród licznych ruin znaleźli tysiące skorup z okresu panowania Ramzesa II, natomiast ani jednej z czasów późniejszych. To może wskazywać, że mieszkańcy opuścili miasto 3000 lat temu. Starożytne teksty opisują Pi-Ramzes jako istny raj. Zatem dlaczego opustoszało? Być może odpowiedź znajdziemy w Biblii. Miasto mogło zostać zniszczone przez serię klęsk, które znalazły potwierdzenie w Księdze Wyjścia. Pi-Ramzes, ze swoimi świątyniami wykutymi w kamieniu, ma przetrwać wieczność. Święta rzeka Nil zapewnia miastu dobrobyt. Jej woda poi ludzi, a coroczne wylewy umożliwiają życie na pustyni. Każdy kataklizm, który dotyka metropolię, prawdopodobnie zaczyna się w rzece. Gdyby wody Nilu zostały skażone, Pi-Ramzes nie miałoby szansy przetrwania. Pierwsza plaga opisana w Biblii przypominała taki scenariusz. Uderza laską w wody Nilu. Tak mówi Pan. Potem poznasz, że ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce, a wody Nilu zamienią się w krew. Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, także Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu. Księga Wyjścia, rozdział 7, werset 17.
Pierwsza plaga uderza Egipcjan w najczulszy punkt. Rzeka życia nagle przynosi śmierć. Życie Egipcjan koncentruje się wokół Nilu i jego corocznych wylewów do tego stopnia, że gdy nagle rzeka odwraca się od nich, zamieniając się w krew, dla ludzi oznacza to wielki dramat, bo od niej zależy ich egzystencja. Być może opowieść o rzece zamieniającej się w krew kryje klucz do tajemnicy upadku pi Ramzes. Niewykluczone, że przyczyną nie był wielki kataklizm zesłany przez Boga, lecz maleńkie stworzenie, jakie wydała natura. Naukowcy z Berlińskiego Instytutu Ekologii Wodnej i Rybołówstwa Śródlądowego imienia Leibniza badają złożone interakcje między ekosystemami. Tutejsi hydrolodzy sądzą, że pierwsza plaga mogła być skutkiem nadmiernego zagęszczenia populacji toksycznych sinic. Biolog Stefan Flugmacher bada czerwone sinice zaliczane do bakterii. Jego zdaniem to one mogą być rozwiązaniem zagadki biblijnej plagi. Te niezwykłe bakterie żyją w wodzie słodkiej i są bardzo toksyczne. Naukowcy wiedzą, że istniały także 3000 lat temu. Co najważniejsze, są czerwone. Jednym z możliwych wyjaśnień czerwonego koloru wody w Nilu jest pojawienie się sinic z gatunku Oscillatoria rubescens, cyjanobakterii o malinowej barwie. One bardzo szybko rozmnażają się w wolno płynących ciepłych wodach, bogatych w substancje odżywcze. Ginąc, barwią wodę na czerwono. Podobne zjawisko zachodzi obecnie u zachodnich wybrzeży Florydy. Zagęszczenie sinic powoduje zakwit wody zwany tutaj czerwonym przypływem. Ale te sinice nie zawsze są czerwone. Na większych głębokościach są bezbarwne. Naukowcy pobierają próbki z różnych głębokości i z różnych miejsc, by dokładnie ustalić zasięg występowania trujących bakterii. Czasami sinice tworzą kożuch na powierzchni wody. To tak zwany klasyczny czerwony przypływ, gdy widać czerwone zabarwienie wody. Częściej jednak zakwit występuje pod powierzchnią i jest niedostrzegalny gołym okiem. Toksyczne glony występują w jeziorach, rzekach i oceanach na całej kuli ziemskiej. Co roku wyrządzają wielkie szkody, tak jak bywało przez tysiąclecia. Glony rozwinęły się setki milionów lat temu. Nie są niczym nowym. Były tu na długo przed pojawieniem się człowieka i pewnie będą jeszcze długo po jego zniknięciu z powierzchni Ziemi. Toksyny sinicowe mogłyby być racjonalnym wyjaśnieniem pierwszej plagi. W Instytucie Leibniza Flugmacher hoduje w akwariach czerwone sinice, by dowiedzieć się czegoś więcej o ich szkodliwych właściwościach. By wymusić ich rozrost, odżywia je azotanami i fosforanami. W Biblii Nil robi się czerwony w jeden dzień. Jednak w laboratorium sinice potrzebują 2-3 tygodni. Badania wykazują, że bardzo szybko niszczą środowisko wodne, pochłaniając tlen z wody. Niedobór tlenu sprawia, że woda nie nadaje się do picia tak, jak opisała to Biblia. Gwałtowny rozrost glonów zdaje się realnym wyjaśnieniem pierwszej plagi. Ale Bóg zapowiada, że na tym nie koniec. Nadejdą jeszcze gorsze klęski. Mimo cudownego wystąpienia pierwszej plagi, Izraelici nie zostali uwolnieni.
Jak podaje Biblia, faraon odmawia wypuszczenia niewolników. Zatem Mojżesz sprowadza na Egipt kolejną plagę – żaby. I wyszły żaby i pokryły ziemię egipską. To mówi Pan: wypuść lud mój, aby mi służył. A jeżeli ich nie wypuścisz, to dotknę cały kraj twój plagą żab. Nil zaroi się od żab. Rozdział 7, werset 26. Biblia opisuje przerażającą scenę, gdy żaby wdzierają się do pałacu faraona. Może oprócz chaosu znajdzie się naukowe wyjaśnienie przyczyny takiej niezwykłej inwazji żab w delcie Nilu. Naukowcy z Instytutu Leibniza sądzą, że potrafią to zjawisko wytłumaczyć. Przeobrażeniem kijanki w żabę sterują hormony. Trwa to 8-10 tygodni. Ale profesor Kloas i jego zespół stwierdzili, że stres środowiskowy może ten proces przyspieszyć. Żaby w laboratorium otrzymują dodatkową dawkę hormonów. Naukowcy obserwują znaczną akcelerację ich rozwoju. Jeśli wprowadzą stres środowiskowy, czas przeobrażenia kijanki w żabę skróci się o połowę. Gdy kijanki przeżywają stres, zwłaszcza związany z suszą lub niedoborem tlenu, powoduje to u nich przyspieszenie rozwoju. Tarczyca wydziela wtedy więcej hormonów, co może skutkować nagłym wzrostem liczebności żab. W opowieści biblijnej plaga żab następuje po wielkim stresie środowiskowym, jaki objawił się czerwonym zabarwieniem wody w Nilu. Niepohamowany rozrost glonów spowodował spadek zawartości tlenu w rzece, co mogło wywołać w środowisku biologiczną reakcję łańcuchową. Woda robi się czerwona i wymierają ryby. Ogromna liczba kijanek szybko przeobraża się w żaby, które masowo wychodzą na brzeg, by także zginąć. Gdy nie ma już drapieżników, raptownie rozmnażają się owady. Opis następnej plagi, nazywanej przez tłumaczy Biblii plagą komarów lub wszy, może być relacją prawdziwego efektu domina w ekosystemie delty Nilu. Uderz proch ziemi, aby zamienił się w komary. Wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, aby zamienił się w komary na całej ziemi egipskiej. Nim Egipcjanie otrząsną się po trzeciej pladze, spada na nich kolejna. Biblia mówi, że miasto faraona opanowuje coraz więcej owadów. Ja ześlę muchy na ciebie. To rzecze Pan. Wypuść lud mój, by mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie i na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy. Rozdział 7, werset 17. Można sobie wyobrazić taką reakcję łańcuchową. Po wielkim przyroście liczby żab następuje ich zagłada, więc nie zjadają już owadów. Bez ryb i żab owady mogą rozmnażać się błyskawicznie. Wiemy, że owady często przenoszą choroby, takie jak malaria, więc następnym etapem jest wybuch epidemii, która zaatakuje populację ludzką. Opowieść biblijna ciągnie się dalej. W
faraon nadal nie chce uwolnić Żydów. Bóg zapowiada Mojżeszowi kolejną plagę. I kolejny raz jest ona logicznym skutkiem zjawisk naturalnych. Gdy znikają komary i muchy, zwierzęta egipskie zabija zaraza. Ręka Pana porazi twoje bydło na polu. Wypuść lud mój, aby mi służył. Jeśli ich nie wypuścisz, oto ręka Pana porazi bydło twoje na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce. Księga Wyjścia, rozdział 9, wersety 1-3. Piąta plaga uderza w egipskich rolników, ale Mojżesz sprowadza już szóstą. Ze zwierząt zaraza przenosi się na ludzi, jak to zdarza się w przyrodzie. Sprawił człowieka i ubydła, wrzody i pryszcze. Rzekł Pan do Mojżesza i Arona: weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca i Mojżesz niech rzuci ją ku niebu na oczach faraona, a pył będzie się unosił nad całym krajem i sprawił człowieka i ubydła w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze. Rozdział 9, wersety 8-9. Plagi się śmierć i zniszczenie w mieście faraona. Ta biblijna opowieść mogłaby wskazywać na prawdziwą katastrofę ekologiczną, która doprowadziła do upadku wielkiej metropolii Pi-Ramzes. Pamięć o tamtej tragedii mogła przetrwać w ustnej tradycji Hebrajczyków. Ale zagładę przeżyli nie tylko niewolnicy. Uratowało się także wielu Egipcjan. Ich wersję wydarzeń zachował unikatowy papirus. Ten staroegipski dokument może potwierdzać teorię głoszącą, że upadek miasta spowodowała seria katastrof naturalnych w delcie Nilu. Tekst napisany przez egipskiego pisarza wykazuje zadziwiającą zbieżność z biblijną opowieścią o plagach. Znany jest pod nazwą papirusu Ipuwera. Ten 4-metrowy zwój przechowuje Narodowe Muzeum Starożytności w holenderskim mieście Leida. Tekst powstał setki lat przed pojawieniem się Starego Testamentu. Posiadany przez nas egzemplarz jest jedynym, jaki istnieje. Został napisany przez Egipcjanina w okresie bliskim panowania słynnego faraona Ramzesa II. Autor tekstu poetycko opisuje obraz wielkiej katastrofy ekologicznej w Egipcie. Papirus Ipuwera odmalowuje całkowity chaos w społeczeństwie, którego część zbuntowała się przeciw swoim panom. Słudzy zdobyli skarby, a bogacze stracili wszystko. Zapanował głód. Nil już nie wylewał jak dawniej. Bogowie gniewali się na Egipcjan. Ten scenariusz jest bardzo podobny do biblijnego opisu w Księdze Wyjścia. Społeczeństwo ogarnia chaos, a natura zwraca się przeciwko człowiekowi, wywołując gradobicie i ciemność w całym kraju. Ludzie i zwierzęta masowo umierają. W społeczeństwie egipskim panowała obsesja porządku. Gwarantem tego doskonałego ładu miał być faraon. Zatem jeśli Egipcjanie wspominają okresy, w których działo się coś złego, używają pojęcia chaosu, nieporządku.
O tym właśnie mówią takie teksty jak Papirus i Puwera. Ten dokument opowiada o czasach poprzedzających okres jego powstania, kiedy wszystko się załamało i używając metaforyki biblijnej, rzeka spływała krwią. Sądzę, że autor Księgi Wyjścia był świadomy tej obsesji porządku. Czy wiedział o istnieniu tego tekstu? Pozostaje to kwestią otwartą. Najwyraźniej zarówno Biblia, jak i Papirus i Puwera powstały pod wpływem przekazu ustnego, mówiącego o katastrofach naturalnych na wielką skalę. Nie wiadomo jednak, czy oba dokumenty nawiązują do tych samych wydarzeń historycznych. Związek pomiędzy Księgą Wyjścia a takim tekstem jak Napomnienia i Puwera polega na przenikaniu się treści dwóch przekazów jakiegoś szczególnego wydarzenia, straszliwej katastrofy sprowadzonej na lud egipski. Nie muszą to być opisy tych samych klęsk. Napotykamy paralele w różnych utworach literackich, a zwłaszcza utworach różnych kultur, które opisują plagi. Czy szukamy wtedy ich wspólnego źródła tam, gdzie coś się wydarzyło i ludzie wciąż to zachowują w pamięci zbiorowej? Powiemy raczej, to mogło mieć miejsce, ale możemy także powiedzieć coś całkiem innego. Nie mamy pojęcia, na jakich faktach ten przekaz się opiera. Być może związku między tymi tekstami nigdy nie zdołamy ustalić. Opis katastrofy ekologicznej w Delcie Nilu autorstwa Puwera to wgląd w psychikę Egipcjan. I być może nic więcej. Poszukiwanie naukowego wyjaśnienia biblijnych plag egipskich trwa. Badacze z Akademii Nauk w Heidelbergu, Nicole Folweiver i Augusto Mangini, są na tropie sprawcy, który mógł wywołać serię klęsk opisanych w Biblii. Niedawno odkryte miasto Piramzes, które było miejscem wystąpienia egipskich plag, zostało opuszczone po śmierci Ramzesa II. Nowoczesna nauka dowiodła, że 6 pierwszych plag było ze sobą połączonych biologicznie. Teraz przełomowa teoria badaczy może wyjaśnić, na czym ten związek polegał. Podejrzewają oni, że zarówno upadek miasta, jak i biblijne plagi były skutkiem zmiany klimatu. Śledztwo zaczynają od badania liczącego tysiące lat stalagmitu z egipskiej jaskini. Jego warstwy nacikowe to dziennik pogody tworzony przez milenia. Stalagmity pokazują, że nasi przodkowie często musieli się zmagać ze zmianami klimatu. Są bardzo dokładnym zapisem wahań temperatury oraz mokrych i suchych okresów w odległej przeszłości. Każdy okres opadów oraz susz jest odnotowany w przekroju stalagmitu. Każda warstwa kalcyta absorbuje śladowe ilości pierwiastków radioaktywnych. Na podstawie poziomu ich zawartości naukowcy obliczają wiek stalagmitu. Najpierw zanurzają próbki w kwasie, by wyizolować izotopy. Chcąc przeprowadzić datowanie stalagmitu, mierzą następnie zawartość poszczególnych izotopów za pomocą spektrometru masowego. Po 2 tygodniach mają już wyniki.
dane zostają przetworzone na wykres krzywej klimatycznej, na której badacze zaznaczają okresy suszy i opadów. Na uzyskanym wykresie widać wszystkie nagłe zmiany klimatu zaistniałe w ciągu tysiącleci. Na podstawie przebiegu krzywej paleoklimatolodzy potrafią uzasadnić ważne zjawiska społeczne w odległej przeszłości. Mangini podejrzewa, że podobna zmiana klimatyczna mogła wystąpić w delcie Nilu. Żaden naród nie opuszcza swojej ojczyzny i jej wspaniałych miast bez istotnej przyczyny. Z naszych badań wynika, że klimat zawsze był ważnym czynnikiem warunkującym procesy osadnictwa, a długie okresy suszy zmuszały ludzi do porzucania swoich siedlisk. Und dass längere andauernde Trockenphasen ein Grund für die Abwanderung waren. Folweiler i Mangini przyporządkowują odcinki krzywej kolejnym dynastiom egipskim. Okres rządów Ramzesa II jest zaznaczony na czerwono. Klimat był wtedy ciepły i wilgotny. Ale tak jak naukowcy przypuszczali, potem nastąpiło jego załamanie. Ramzes II panował w bardzo sprzyjających warunkach klimatycznych. Często padały deszcze i kraj rozkwitał. Jednak ten okres wilgoci trwał tylko kilkadziesiąt lat. Po epoce rządów Ramzesa krzywa gwałtownie opada. Nastąpił okres suchy, co musiało mieć poważne konsekwencje. Teoria Manginiego i Folweiler rozpatruje wydarzenia z Księgi Wyjścia w szerszym przedziale czasowym. Upadku Pi Ramzes nie spowodowało jedno wydarzenie, a raczej dłuższy proces zmian klimatycznych. W ciągu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat, ta zmiana wywołała serię klęsk naturalnych, które nazwano plagami egipskimi. Można powiedzieć, że cała opowieść z Księgi Wyjścia to splot wydarzeń opisanych przez późniejszych kronikarzy. A jeśli Żydzi opuszczali Egipt przez 100 lub 200 lat? Zgodnie z chronologią biblijną zaczęli Eksodus w XV wieku, ale jego ostatni etap nastąpił za panowania Ramzesa II w 1250 roku przed naszą erą. Jeśli miasto Pi Ramzes zostało opuszczone jakieś 100 lat po wyjściu Żydów, dla starożytnego pisarza to nie było dużo. Możemy przypuszczać, że wydarzenia, które nastąpiły w ciągu dwóch, trzech, czterech, a nawet pięciu wieków, potraktował jak jedno. W nowej, skorygowanej ramie czasowej opowieści biblijne rozwijają się powoli. Nagłe załamanie klimatu i koniec panowania Ramzesa II to początek kilkudziesięcioletniego okresu suszy. Silne wiatry z pustyni zasypują deltę Nilu ogromnymi ilościami piasku i pyłów. Gdy życiodajną dotychczas rzekę zaczyna wypełniać muł, zamieniając ją w jeziora ze stojącą wodą, Pi Ramzes staje się miastem widmem. Rzeka przestaje płynąć, gwałtownie rozmnażają się w niej glony i spada zawartość tlenu. Takie są skutki biologiczne, gdy woda płynąca zmienia się w stojącą. Jest coraz bardziej zamulona, nurt jest coraz wolniejszy i wzrasta jej temperatura. Zagęszczenie substancji odżywczych prowadzi do szybkiego rozwoju sinic, które mogą być bardzo toksyczne. To może wyzwolić biologiczną reakcję łańcuchową, podobną do biblijnych plag. Nim peluzjańskie ramię Nilu zupełnie wyschło, poziom rzeki bardzo się obniżył, a w zamulonej, stojącej wodzie wylęgały się chmary komarów.
wybuchła epidemia malarii i innych chorób. Kolejne plagi dokonały takich spustoszeń, że bez źródła wody pitnej życie w tym rejonie stało się niemożliwe. Erstaunlich ist es, kein Leben mehr in der Form möglich war. Jednak teoria zmian klimatycznych budzi kontrowersje. Nie wszyscy dają się przekonać. Dla niektórych historyczne i inne naukowo potwierdzone fakty nie mają znaczenia. W ich mniemaniu plagi były przede wszystkim znakiem mocy Bożej. Najważniejsza jest sama opowieść o Bogu, który wyzwala Żydów i wyprowadza ich z Egiptu. Moim zdaniem musi w tym być ziarno prawdy. To nie jest wyłącznie fikcja literacka, bo przecież tradycja ustna nawiązuje do jakichś wydarzeń, a one mają związek z cudownym wyjściem z Egiptu. Może nigdy się nie dowiemy, czy uwolnienie Izraelitów było efektem ingerencji Bożej, czy też logicznym skutkiem ciągu wydarzeń. Nowoczesna nauka dowiodła, że każdą z pierwszych sześciu plag można uzasadnić prawami biologii. Pi Ramzes, miasto, które według Biblii opanowały plagi, opustoszało po gwałtownej zmianie klimatu. Nie ma jednak niezbitych dowodów na to, że te wszystkie wydarzenia są ze sobą powiązane. Na razie. To jeden z problemów, z jakimi borykamy się, traktując Biblię jak źródło historyczne. Ona nie jest podręcznikiem do historii i nigdy nie miała nim być. Naukowcy nadal będą szukać wskazówek do rozwiązania zagadki plag w wykopaliskach archeologicznych i w laboratoriach. Inni zaś znajdą je na stronach Biblii. Jak to robiono od wieków. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Jolanta Lewandowska-Trela. Czytał Robert Samot. Wykorzystano cytaty z Biblii Tysiąclecia, wydanie trzecie.